usłyszała taką odpowiedź od tej dziennikarki. No, zasugerowali nam to Rosjanie. No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że konstrukcja rosyjska była taka. Polscy piloci lądują za wszelką cenę. Dlaczego lądują za wszelką cenę? Trzeba znaleźć uzasadnienie. No oczywiście uzasadnieniem najlepszym jest nacisk przełożonego, no i oczywiście w podtekście świętej pamięci prezydenta. Na pewno dla części środowisk w naszym kraju była to bardzo taka wizja odpowiednia dla nich i to zostało szybko podchwycone. Ale jeżeli nie byłoby tego nacisku, no to pytanie, przecież to samobójcy byli, dlaczego mieliby próbować lądować za wszelką cenę? Dlatego to jest bez sensu i po to był potrzebny właśnie osoba generała Błasika, który będzie tą czarnym charakterem, który zmusi do lądowania, bo inaczej przecież to nie ma sensu. Czy pana zdaniem już w tej chwili komisja zakończyła swoją pracę, już mamy komunikat, że już definitywnie wszystko jest wyjaśnione, wszystko wiemy, zresztą politycy Platformy Obywatelskiej i nie tylko SLD mówią, że no już wszystko jest jasne, jaki był przebieg katastrofy, nie ma nad czym się zatrzymywać, nie ma co analizować, bo wszystko jest oczywiste. Pana zdaniem, no nawet z naszej rozmowy wynika, że no niestety wszystko nie jest oczywiste. Zacznijmy od tego, że sprawa nie jest zakończona. Jeżeli się pojawią jakiekolwiek nowe dowody w sprawie, myślę, że wówczas śledztwo może zostać wznowione. Także i to nie dotyczy tylko i wyłącznie tej katastrofy, jest to normalna procedura. Także podejrzewam, że może dojść jeszcze do dużego przewartościowania ocen w tej sprawie. Czekamy na ustalenia prokuratury oczywiście. No tak, no bo proszę zwrócić uwagę na to, że tak jakby został zakończony kolejny etap. Mamy raport specjalistyczny związany bezpośrednio z samym wydarzeniem lotniczym. Czyli komisja zajmowała się tylko i wyłącznie tym. Nie próbowała tak jakby doszukiwać się przyczyn głębszych. W przypadku prokuratury może to wyglądać zupełnie inaczej. To wszystko zależy oczywiście od podstawy prokuratury. Może postawić różnego rodzaju hipotezy, nawet najbardziej fantastyczne, które powinna sprawdzić w oparciu o różne źródła informacji. Przykładowo można na przykład założyć to, że mogło dojść do działania z zamiarem celowym. Co to znaczy? To znaczy, że przykładowo może dojść do sytuacji tego typu, że jest wprowadzone niebezpieczeństwo na polską delegację, a się temu nie przeciwdziała. Wygląda to w ten sposób, że no przykładowo mogę pożyczyć komuś samochód z niesprawnymi hamulcami, wiedząc o tym, że chcę zjechać z góry. I oczywiście mogę to zrobić, nie muszę. Ale jako, że go nie lubię, to mu pożyczam ten samochód. Jeżeli się rozbije, to uznałem, że cel mój został osiągnięty. Natomiast jeżeli zjedzie z tej góry, nic się nie stanie, no to powiem, no cóż, nie udało się, ale z drugiej strony powiem, że no, samochód oddam do naprawy, bo rzeczywiście tak to wygląda. I w przypadku Smoleńska, jakby spojrzeć na to w ten sposób, no to przecież Rosjanie nie zrobili nic, żeby zapobiec wydarzeniu. Nie zamknęli lotniska, błędnie naprowadzali samolot, no i do tragedii doszło. Jeszcze, panie redaktorze, zatrzymajmy się na chwilę przy decyzji pana premiera i pana ministra obrony narodowej, pana Siemoniaka, o rozformowaniu 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Jak w pana ocenie, jak oceniają to środowisko, lotnictwo? Pan jest związany blisko z lotnikami, z pilotami. Trzeba powiedzieć jasno, nie wszystkie funkcje tego pułku zostały przejęte. Oczywiście można je przesunąć do innych jednostek, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, latanie na przykład w rejon działań wojennych, na przykład do Afganistanu czy wcześniej do Iraku, w tym momencie jest mocno utrudnione, ponieważ samoloty, którymi się posługujemy, czyli Embraery, nie mają takiej możliwości. Bo to przede są cywilne przede wszystkim. To są cywilne, one nie są, piloci są cywilni. Tak, nie są do tego dostosowani. To są nawet kwestia takie prozaiczne rzeczy, jak na przykład ubezpieczenia. W związku z tym samolot ten musi wylądować na odpowiednim lotnisku w pobliżu, w innym kraju. Na przykład z Afganistanu jest kierowany specjalny samolot albo śmigłowiec, który odbiera polską delegację. Samolot Embraer wraca do Polski. Potem nasza delegacja znowu jest przerzucona na to lotnisko i znowu samolot Embraer musi przylecieć po tą delegację. Także mnożą się koszty, a ponadto ten transport w rejon działań bojowych też nie jest za darmo. Oczywiście oficjalnie on jest za darmo, ale to jest w ramach usług świadczonych wobec NATO. W związku z tym, jeżeli my na przykład
ktoś odbierze naszą delegację, to my w zamian za to musimy na przykład przywieźć ileś tam palet jakiegoś innego pan kraju. Pan minister mówi, że Siemoniak mówi, że no skoro taka sytuacja zaistnieje, no to oczywiście mamy kasy, mamy Herkulesy i tymi samolotami można zadanie wykonać. Teoretycznie tak, ale w praktyce jest to bardzo trudne, ponieważ nie są to samoloty, które są dostosowane do transportu VIP-ów. No, są to samoloty typowo wojskowe. Oczywiście no, można powiedzieć, że w ten sposób możemy latać, ale powiedzmy sobie szczerze, taki kraj jak Polska powinien mieć własny samolot VIP-owski, który byłby naprawdę samolotem z prawdziwego zdarzenia. Na przykład generał Petelicki mówi właśnie w kontekście chociażby tego, co się zdarzyło w rocznicy wczorajszej, 10. rocznicy ataku na World Trade Center, mówi, że Polska, rozformowując specpułk, na przykład jest zagrożenie bezpieczeństwa państwa, bo na przykład gdyby był atak na siedzibę premiera i była konieczna w jakiś sposób ewakuacja premiera czy części rządu, no nie mamy teraz czym ewakuować tego naszego premiera, szefa rządu. Natomiast tak jak było w Norwegii, kiedy premier został ewakuowany na pokład samolotu specjalnego. A my takiej możliwości nie mamy. No dokładnie, także myślę, że decyzja o rozformowaniu specpułku była nieprzemyślana i w nieodległej przyszłości myślę, że tego typu jednostka powróci. Może będzie się inaczej nazywała, może to będzie eskadra, może będzie miała zmienioną nazwę, ale podejrzewam, że do tematu wrócimy za jakiś czas, ponieważ no, myślę, że był to taki chwyt przedwyborczy, który miał pokazać determinację w rozwiązywaniu problemów i przede wszystkim pokazać, że winne jest wojsko. Ale, ale czy to ludzie, że tak powiem, mówiąc pewnym językiem PR-owskim, czy to ludzie kupią? Bo chyba każdy myślący człowiek no wie, że to decyzja za mądra nie była. No tak, no ale ta decyzja wpisuje się w pewien obraz sytuacji, bo przecież jedyne konsekwencje ponieśli wojskowi, którzy w pewien sposób mają ograniczoną możliwość do obrony. Co z tego, że pisali różnego pisma, dokonywali oceny, mówili, co się dzieje w specpułku, ale są to dokumenty, które są obciążone klauzulą, której nie można zdjąć i w związku z tym tak na dobrą sprawę nie mogą się bronić. A no, generalnie politycy, którzy również są odpowiedzialni za to, no po prostu nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. No niestety. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru był redaktor Krzysztof Zalewski z miesięcznika Lotnictwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny Polski Punkt Widzenia. Rozpoczynamy już jutro o 21.40. A teraz życzę wszystkim dobrej nocy. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.